Akademii Filmowej Dariusz Jabłoński. Polską Nagrodę Filmową w kategorii osiągnięcia życia otrzymuje Jan A.P. Kaczmarek. Wielki polski kompozytor, który opuścił ojczyznę, Oscar do filmu Marzyciel, a później wiele, wiele polskich filmów wrócił do Polski. Przywróciliśmy go narodowej kinematografii. Laureatów tegorocznych Nagród Polskiej Akademii Filmowej poznamy na gali 6 marca. Orły zostaną w tym roku wręczone po raz 25. Prognoza pogody. W nocy możliwe opady śniegu, deszczu ze śniegiem i marznącej mrzawki powodującej gołoledź. Na północy i w centrum kraju mgły ograniczające widzialność do 100 metrów. Temperatura wyniesie od minus 7 stopni na południu kraju, na pozostałym obszarze od minus 4 do minus 1 stopnia do plus 2 na wybrzeżu. Wiatr będzie słaby. A teraz pora na sport. Filip Jastrzębski, dzień dobry. To nie był dobry dzień dla Dominika Burego podczas Mistrzostw Świata w narciarstwie klasycznym w Planicy. Polak w swej koronnej konkurencji biegu na 15 km stylem dowolnym zajął dopiero 44. miejsce ze stratą ponad 3 minut. Ruszyłem naprawdę z głową, nic nie szarżowałem, naprawdę bardzo luźno biegłem. To, że miałem tam 7 czas, to powiem szczerze, jestem zaskoczony. Tylko po prostu zabrakło siły. Ja powinienem takim tempem przebiec normalnie 15 km. Jeszcze z mocniejszą końcówką, ale no nie wiem, no to myślę, że taktycznie było ok, tylko po prostu siłowo zabrakło. Kamil Bury był 53, Maciej Staręga 61, a Sebastian Bryja 65. Brylowali Norwegowie, którzy zajęli miejsca od 1 do 4, a drugie złoto na tych mistrzostwach zdobył Simen Krüger. Hubert Hurkacz zagra dziś o awans do ćwierćfinału turnieju tenisistów w Dubaju. Rywalem Polaka będzie Rosjanin Paweł Kotow. W grze podwójnej w pierwszej rundzie odpadli Jan Zieliński i Monakijczyk Igo Nys. Finaliści Australian Open przegrali z amerykańsko-francuskim duetem Maxim Cressy, Fabrice Martin, 3-6, 6-7. W Austin w Teksasie porażki w pierwszej rundzie poniosły Magda Linet i Magdalena Fręch. Linet przegrała z Rosjanką Warwarą Graczewą, a Fręch uległa Amerykance Daniel Collins. Nie żyje Jules Fontaine, legendarny piłkarz reprezentacji Francji, król strzelców Mistrzostw Świata w 1958 roku. Podczas wspomnianego mundialu w Szwecji strzelił 13 goli, a tego wyniku nie powtórzył później już nigdy żaden zawodnik. Karierę zakończył już w wieku 29 lat po drugim złamaniu nogi. Francuskiego piłkarza wspomina publicysta i komentator sportowy Andrzej Persson. Bohater narodowy Francji, piłkarz niezwykły zupełnie, w postaci 13 goli w 6 meczach na Mistrzostwach Świata, czyli no po prostu nieosiągalne już i dzisiaj, i wcześniej dla nikogo. Jules Fontaine miał 89 lat. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Rozmowa Polskiego Radia 24. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panu, Pan Profesor Włodzimierz Bernacki, wiceminister edukacji i nauki, senator RP. Witam Pana, Panie Profesorze. Dzień dobry, witam pana redaktora, witam państwa. Senator Prawa i Sprawiedliwości, żeby nie było wątpliwości. Dziś obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. To żołnierze wyklęci czy żołnierze niezłomni? No właśnie, tutaj używamy tych dwóch określeń. Niczym zamienników, ale pytanie, które z tych słów jest bardziej adekwatne? W mojej opinii dla zobrazowania losów takich historycznych, które spotkały żołnierzy, którzy walczyli po 1944 z okupantem sowieckim. Rzeczywiście właściwym słowem opisującym ich los, wymazanie z pamięci Polaków, jest to określenie żołnierze wyklęci. Natomiast jeśli wziąć pod uwagę to, co kierowało tymi ludźmi w momencie tego wyboru, którego dokonali. W ich mniemaniu był to jedyny możliwy wybór. To jest dochowanie z jednej strony przysięgi wojskowej, a z drugiej strony wypełnienie tego obowiązku wobec mieszkańców tych miejsc, tych wspólnot, w których funkcjonowali. A właściwszym pojęciem jest to pojęcie żołnierza niezłomnego, bowiem no rzeczywiście dzisiaj obchodzimy ten dzień, w którym staramy się przywracać nie tylko pamięć o tych żołnierzach,
ale również staramy się pokazać i uświadomić naszym bliskim, naszym współznajomym, naszym współobywatelom, no to, że no jak istotnym i ważnym jest walczyć, ale w tej walce, nawet jeśli ulec w sensie fizycznym, to jednak odnieść zwycięstwo w takim wymiarze moralnym, takim wymiarze, który jest o wiele istotniejszy i ważniejszy dla... Kim byli ci ludzie, panie profesorze? No właśnie, ja bardzo, bardzo często w swoich wypowiedziach bardzo mocno podkreślam, to byli ludzie, którzy częstokroć byli żołnierzami najpierw września 1939 roku, częstokroć byli żołnierzami jeszcze wcześniej walczącymi o odzyskanie niepodległości, ale przede wszystkim to są żołnierze września, a później żołnierze Armii Krajowej i wreszcie, no, gdyby ich charakteryzować, to są to ludzie, którzy wśród których to poczucie powinności i obowiązku było dominujące. Ja jako przedstawiciel świata uniwersyteckiego no muszę powiedzieć z przykrością, że trudno, ale to naprawdę trudno odnaleźć wśród żołnierzy niezłomnych, wśród żołnierzy wyklętych intelektualistów. Postawa To od razu w takim razie sam mnie pan podprowadza pod zadanie tego pytania. Dlaczego, z czego to wynika? Znaczy się, że intelektualiści wiedzieli, że walka jest przegrana, czy że intelektualiści od razu widzieli przyszłość w PRL-u? W mojej opinii działo się to no, pewnie na różne sposoby, ale według mnie tutaj, jeśli sięgniemy po zniewolony umysł Czesława Miłosza, to będziemy w stanie dostrzec to, że ci, którzy traktowali siebie jako intelektualistów, uważali się za intelektualistów, też no, odczuwali, jak to pisze Miłosz, zmęczenie trwającą już wojną, uznali, że trzeba przejść do życia, do codzienności, owszem, bardzo trudnej, bardzo ciężkiej, ale no, za tą cenę pogodzenia się z okupantem, zaakceptowania tych nowych rozwiązań prawnych właściwych dla systemu totalitarnego, no będzie możliwym powrót do tak zwanej normalności. I za cenę sprzeniewierzenia się wartościom, sprzeniewierzenia się zasadom, ale i też często przysiędze wojskowej, ci ludzie wkraczali na tą ścieżkę kolaboracji z systemem komunistycznym. Działo się to na różne sposoby. Ja chciałbym też powiedzieć o jednym przypadku, który w Krakowie jest dobrze znany. Przed II wojną światową w środowisku krakowskim profesorskim znany był profesor Konstanty Grzybowski, którego wiązano ze środowiskami konserwatywnymi. Wiedzą już w tej chwili powszechną jest to, że w momencie, kiedy jego syn Stanisław Grzybowski podjął aktywność właśnie w szeregach tych, których my określamy żołnierzami niezłomnymi, to Konstanty Grzybowski, kiedy jego syn został pojmany, aresztowany, przeszedł na ciemną stronę i ten czas po uwięzieniu syna był tym czasem już, powiedziałbym, który był bliski właśnie środowisku najpierw PPR-u, a później PZPR-u, a więc nie tylko dobrowolne pogodzenie się z systemem komunistycznym, ale często takie działania wymuszone przez władze komunistyczne, poprzez szantaż, poprzez... Panie profesorze, ale to świadczy o tym, że czasy były paskudne i mroczne, czy że ludzie po prostu tacy byli?
Oj, chciałoby się powiedzieć, że czasy były wyjątkowo trudne i my jako ludzie już urodzeni po II wojnie światowej mamy stosunkowo niewielką wiedzę dotyczącą tego, co wydarzyło, co działo się po 1944. Czyli inaczej, albo nam się niezwykle łatwo, albo niezwykle trudno ocenia ten czas i postawy ludzkie. Natomiast niewątpliwym faktem jest, dość pomijanym również, że ci ludzie, którzy pan ich klasyfikuje od razu w roku 1939, którzy w tej wojnie obronnej polskiej brali udział, następnie przez konspirację poszli również do lasu po 1944 roku, no nie jest tajemnicą, jak pan sam mówi, że intelektualistami ci ludzie nie byli, ale z drugiej strony ci ludzie wierzyli w to, że jednak Zachód się zreflektuje i o ile niepokojowo, to przynajmniej poprzez III wojnę światową jednak tę część Europy odzyska. No oczywiście, że tak i my na to spoglądamy tylko i wyłącznie tutaj z perspektywy polskiej, ale pamiętajmy, to znaczy tego miejsca tutaj, Warszawa, Kraków, te miasta położone na ziemiach polskich, ale pamiętajmy, że Polska, Polacy mieli jedną z liczniejszych armii w tamtym czasie w Europie, więc ta armia stacjonowała w różnych częściach Europy, bo czy były to północne Włochy, czy Włochy generalnie, ale też i na terenie Francji, ale też i na terenie Wysp Brytyjskich, więc wcale nie mała liczba wojska. To jest jedna strona. Druga kwestia to że również na zachodzie Europy znane były wystąpienia nie mniejszym i polityków, ale również i intelektualistów, którzy mówili, że to, co uczyniono wobec Polski w Jałcie i później w Poczdamie, to rzeczywiście zdrada i żądano od ówczesnych władz, czy to brytyjskich, czy amerykańskich, podjęcia bardziej zdecydowanych działań. No niestety ta cena w postaci Pacyfiku i dokończenia i pokonania Japonii w wojnie okazała się być dla Amerykanów o wiele istotniejsza niż sprawa polska. To jest no tak, ale gdyby nie bomba rzucona na Hiroshimę i Nagasaki, ta wojna pewnie tam by trwała. Gdyby nie zachowanie państw alianckich względem Polski, to być może ta wojna wyglądałaby inaczej. Ja mówię o tym, ponieważ dzisiaj jadąc sobie do radia z synem dyskutowałem i tak się zastanawialiśmy, co by było rzeczywiście, gdyby po 1945 roku nie został nam narzucony ten, powiedzmy, komunizm ludowy, czy też władza socjalistyczno-ludowa, a bylibyśmy państwem na wzór Niemiec z jakimś planem Marshalla. Bylibyśmy dzisiaj gospodarczo, demokratycznie, prestiżowo drugimi Niemcami, czy bylibyśmy jakimś zgoła innym państwem? Bylibyśmy gdzie indziej? W mojej opinii ta sytuacja Polski byłaby zdecydowanie o wiele bardziej jeszcze lepsza niż obecnie sytuacja gospodarcza Niemiec. Z prostej przyczyny Niemcy były państwem, które wywołało tę wojnę, natomiast Polska i Polacy należeli do tych narodów i Polska była tym państwem, która od samego początku brała udział w tej wojnie i to po stronie tej, która okazała się być stroną zwycięską. No niestety stało się też i tak, że wśród zwycięzców tak naprawdę zabrakło Polski, ponieważ ta Polska, ta państwowość, która wyłoniła się w następstwie tej kompromitacji aliantów, a więc Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, właściwie stało się tak, że ta Polska, która wyłoniła się z tego aliansu, była państwem, które nie miało znamion właściwych dla definicji państwa, ponieważ była to instytucja, która była podporządkowana w pełni Moskwie, czyli tak naprawdę wszystkie ważkie decyzje zapadały w Moskwie. Ja przypomnę, że na terenie Polski, mam na myśli te rzeczywiste ziemie polskie, została ustanowiona władza, która była nadzorowana i realizowana rękoma sowieckich żołdaków. No,
tu A wszystko Tarnowie... zaczęło się od 22 lipca 1944 roku, od manifestu PKWN-u, czy trochę wcześniej, a może trochę później? To znaczy zdecydowanie wcześniej, bo tutaj właściwie konferencja w Teheranie już dała nadzieję Stalinowi na ustanowienie nowej władzy na ziemiach polskich. I właściwie to, co działo się później, to no my mamy do dzisiaj z tym kłopot, ponieważ w podręcznikach ciągle jest mowa o Związku Patriotów Polskich. Jest Wanda Wasilewską na czele? Tak, no właśnie, no i to jest no, paranoja. No, Wanda Wasilewska, Związek Patriotów Polskich, która do Polski nie wróciła. Polska Partia Robotnicza, która z polskością nie miała kompletnie nic wspólnego, ponieważ ci, którzy nie podporządkowywali się Moskwie, którzy szukali jakichś innych rozwiązań, byli, krótko mówiąc, likwidowani. To jest sytuacja, w której jeden z liderów PPR-u kolaborował z gestapo, z Niemcami, więc no tutaj przykładów jest niesamowicie wiele. Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego, no każdy wyraz, każde słowo w tej nazwie jest obarczone fałszem i my dzisiaj, kiedy uczniom mówimy o tych instytucjach kreowanych przez komunistów, no musimy za każdym razem odkłamywać, bo okazuje się, że również tak zwany rząd, czy tymczasowy rząd jedności narodowej, czy rząd jedności narodowej z jednością nie miał nic wspólnego, ponieważ A tym bardziej rząd nie myślał na poważnie o narodzie, przynajmniej o takim narodzie, jakbyśmy my dziś to rozumieli. Ale nawet nie jedności, bo opierał się na tym działaniu eksterminacji działaczy Polskiego Stronnictwa Ludowego Stanisława Mikołajczyka, czy Stronnictwa Pracy, czy Polskiej Partii Socjalistycznej. Najpierw zamknięto lub zamordowano tych działaczy, a później ogłoszono właśnie, że oto będzie... Doszło do połączenia PPS-u z PPR-em i w ten sposób zrodziła nam się PZPR. Panie profesorze, ja chętnie mógłbym godzinami na ten temat, naprawdę, proszę mi wierzyć. Natomiast chciałbym się o jeszcze jedną rzecz zapytać, a właściwie nawet w formie stwierdzenia postawić tę tezę. Nie udało się władzy ludowej pamięci o żołnierzach, którzy stanęli, narażając własne życie, przelewając własną krew za ojczyznę, za ideały i wartości, które wierzyli, wytrącić z kart historii. Mieli przestać istnieć. Ale proszę zobaczyć, panie redaktorze, w 1918, kiedy odzyskaliśmy niepodległość, to powstańców styczniowych noszono na ramionach. Rehabilitowano i specjalne dodatki dla małżonków, tak, czy współmałżonków. Oczywiście. Ustanowiono. A to proszę... prawda. Proszę zobaczyć, panie redaktorze, na rok 1989, kiedy mówi się, że dokonał się ten przełom. Proszę spojrzeć nawet na pierwsze wybory parlamentarne, czy samorządowe 90, parlamentarne 91. Dopiero w 2011 roku został ustanowiony Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. To jest rzecz niesamowita i za to odpowiedzialność ponoszą nasze elity intelektualne, że tak długo musieliśmy czekać, aby rozpocząć tak naprawdę to dzieło przywracania pamięci o żołnierzach niezłomnych, o żołnierzach wyklętych. No ale cóż się dziwić, skoro osoby, które były po ciemnej stronie, wymienić wypada Juliana Harasina, tak zwanego krwawego Julka, czy wymienić Stefana Michnika, czy wymienić Helenę Wolińską, Brus, no to te osoby do końca, podobnie jak i sędziowie skazujący w innych procesach żołnierzy niezłomnych, oni do końca pobierali uposażenia od skarbu państwa. Więc jeśli zastanawiamy się, to zawsze próbujmy odpowiedzieć, jak to się stało, że powstańcy styczniowi mogli być uhonorowani w niepodległej II Rzeczpospolitej, natomiast
natomiast żołnierze niezłomnie wyklęci musieli czekać do roku 2011. To za sprawą Janusza Kurtyki, inicjatywy prezydenta Lecha Kaczyńskiego, to była inicjatywa ustawodawcza prezydenta Rzeczypospolitej, ten dzień został ustanowiony, ale dopiero rok po śmierci zarówno Janusza Kurtyki, ale i pamiętajmy po śmierci. I czy dziś ci żołnierze, o których mówimy, używając zamiennie wyklęci niezłomni, doczekali swojego miejsca na Panteonie czy w Panteonie Bohaterów, czy oni dalej muszą o to miejsce zabiegać? Oni muszą ciągle o to zabiegać, a przede wszystkim zderzamy się z barbarzyńskim, właściwym dla bolszewickiego, rosyjskiego imperializmu działaniem. Proszę zobaczyć, jeśli Rosjanie mordowali tutaj na ziemiach polskich, czy ci, którzy byli kolaborantami Rosjan tutaj na ziemiach polskich, zadbali o to, żeby tych największych naszych bohaterów nie tylko zamordowali, ale również zadbali o to, aby wymazać te miejsca, w których oni zostali pochowani. Więc walczymy o to, aby przywrócić te miejsca, w których oni zostali pochowani. Walczymy o to, żeby przywrócić pamięć o nich, ale przede wszystkim, no ja też muszę powiedzieć, przeżyłem wspaniałą chwilę wczoraj w Tarnowie, kiedy na grobie żołnierzy niezłomnych leżących na cmentarzu na Tarnowskim Krzyżu pojawiły się wieńce z napisem premier Rzeczypospolitej Polskiej Mateusz Morawiecki. Ale sam fakt, że te wieńce premiera polskiego rządu znalazły się wreszcie na grobach żołnierzy niezłomnych, to jest naprawdę wielki krok i wielkie dzieło przywracania pamięci o naszych bohaterach. I warto przypomnieć też słowa, które wypowiedział dzisiaj pan premier Mateusz Morawiecki, mówiąc o tym, że jeśli nie zadbamy o przywrócenie pamięci o tych, którzy walczyli o naszą wolność, jeśli nie uczynimy tego, to nie będziemy na tę wolność, krótko mówiąc, zasługiwać. Nie będziemy ani przygotowani, ani gotowi. To tutaj niestety, cokolwiek by nie mówić o władzy ludowej, z czasów właśnie tejże przywołanej władzy, pamiętam taki napis w klasie szkoły podstawowej, wisiał w mej, a na nim stało jasno jak wół. Pamiętając o przeszłości, budujemy przyszłość. Tak, i naszym obowiązkiem dzisiaj, i często tak się dzieje, to wielkie tutaj też wielkie dzieło profesora Szwagrzyka, to, że... To prawda, ale z drugiej strony, panie profesorze, bo tak, dziękował pan Januszowi Kurtyce, dziękował pan profesorowi Szwagrzykowi, a nie padło to jeszcze, a powinno paść. To, że dzisiaj mówimy o niezłomnych, to, że dzisiaj mówimy o wyklętych, to, że przywołujemy tych ludzi z lasu, to jest przede wszystkim zasługa zwykłych ludzi, w tym młodych ludzi, młodego pokolenia, w tym szczególnie środowisk sportowych, tak zwanych kibicowsko-kibilolskich, bo to oni jako pierwsi zaczęli po tych ludzi sięgać. Oczywiście, że tak. Ja tylko dokończę jeszcze zdanie o profesorze Szwagrzyku, bo to jest ważne, bo ten drut, który został drutem, którym związano ręce tych ludzi mordowanych, to właśnie w momencie ekshumacji ten drut, te pęta zostają wreszcie zajmowane. To ma taki niesamowity wymiar symboliczny. Natomiast, panie redaktorze, ja dziękuję za przypomnienie tutaj środowisk kibicowskich, ponieważ rzeczywiście środowiska kibicowskie uczyniły bardzo wiele, aby spopularyzować to, co dla nas cenne, ważne i istotne, a więc te idee wolności. Owszem, ten wymiar oddziaływania jest właściwy dla kultury masowej, ale on ma też niesamowitą siłę rażenia. Jeśli mówimy o środowiskach, które pamiętają, które przywracają pamięć, to te środowiska lokalne, bo my tutaj w tych małych naszych miejscowościach doskonale pamiętamy, gdzie są groby i w jaki sposób ci ludzie byli eliminowani. Więc tu ważne było, aby właśnie za sprawą ustanowienia tego święta, tego momentu pamięci o tych żołnierzach, ustanowienia na poziomie centralnym, aby tym samym dać taki jasny, klarowny sygnał do wszystkich środowisk.
jesteśmy tymi, którzy są odpowiedzialni za pamięć, bo ta pamięć jest tak naprawdę tym czynnikiem, który będzie ważył o naszej przyszłości. Panie profesorze, jadąc do Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL w Warszawie przy ulicy Rakowieckiej, nie sposób popatrzeć na budynki dookoła tego muzeum, ale to z tą refleksją pana i państwa zostawiam do sierpca. Na wystąpienie prezydenta Andrzeja Dudy się przenosimy. Szanowny panie starosto, panie burmistrzu Sierpca, szanowni panowie burmistrzowie, wszyscy wielce szanowni.